Dzisiaj chcę mówić na naszym spotkaniu o warunkach, jakie należy, no to propozycja pewnych warunków, które należałoby stworzyć, aby w ogóle dać szansę Panu Bogu w modlitwie. Oczywiście Pan Bóg zawsze może sobie poradzić bez naszych szans, ale jak się tak razem wyjdziemy sobie naprzeciw, to zawsze szanse są większe. Przypomnę może z jakiego powodu, akurat do czego będę próbował dostosowywać te warunki modlitwy. Przypomnę, wczoraj mówiłem o istocie modlitwy. Że wiara, od tego trzeba było zacząć, nie jest ani światopoglądem, ani tylko postawą moralną, tylko wiara w swojej istocie jest nawiązaniem relacji z Bogiem. Z Bogiem, który jest realny, który jest osobą. I pewne prawidła kontaktu z Bogiem, modlitwy, one właściwie są zbieżne z tymi wszystkimi prawidłami, które obowiązują w naszym budowaniu relacji z osobami, które znamy, które są nam bliskie. I z takiej perspektywy też chciałbym dzisiaj spojrzeć na te warunki, które dobrze by było stworzyć, żeby modlitwa mogła w nas zaistnieć. Najbardziej te warunki będą dotyczyć modlitwy, która już modlitwy medytacyjnej, ale myślę, że każda forma modlitwy tego, co dzisiaj będę mówił, potrzebuje. Proszę zauważyć, że jeszcze raz do tej relacji nawiążę. Nawet dobrze, że mamy pandemię, bo można podać przykład. Proszę zobaczyć, że jeżeli chcemy budować dobre, zdrowe, głębokie relacje z osobami, które są nam bliskie, to też musimy dbać o pewną kulturę tych relacji. Musimy spełnić ileś warunków, żeby nasze relacje były dobre. Trzeba się spotykać, trzeba sobie poświęcać czas, trzeba ze sobą rozmawiać i trzeba zadbać o to, żeby się rozumieć, żeby wiedzieć, co chcę powiedzieć i wiedzieć, co ktoś do mnie mówi i czego chce. Trzeba wyrażać swoje pragnienia, trzeba mówić o swoich uczuciach i trzeba spełnić też parę takich przynajmniej warunków zewnętrznych. Ja może podam trywialny przykład. Proszę się z kimś umówić na jakąś poważną rozmowę przy minus 15 i silnym wietrze. Nie sądzę, że do czegokolwiek te osoby dojdą. Może do hipotermii. Teraz akurat taki kłopot jest, bo nieraz mam takie pytanie, czy moglibyśmy się gdzieś spotkać i porozmawiać. I powiem szczerze, że z tego też powodu ubolewam, bo wiele poważnych rozmów też ma miejsce w kawiarniach na przykład. Jak ktoś przyjeżdża do Krakowa, znajomy do mnie, w moim domu jest nieustająca kwarantanna, więc nic tam nie jest, ale dmuchamy na zimne. Więc chciałbym się z kimś umówić, to trzeba by było poszukać jakiegoś lokalu w Krakowie. Wszystko zamknięte. No. Trudno się spotykać na basenie. Więc proszę zobaczyć, no, spełnienie pewnych warunków, ono może decydować o tym, czy rozmowa będzie dobra, czy nie, czy będzie możliwa, czy nie. A jeśli to jest pewien cykl i relacja jest długodystansowa, głęboka, jeśli to jest miłość na przykład, i to nie mówię tylko o tej miłości, powiedzmy, oblubieńczej, tylko na przykład o przyjaźniach też, o wspólnotach, to jeżeli się przez dłuższy czas nie stwarza takich warunków dobrych, to relacja zamiera albo jakoś się degraduje. Jeszcze jeden może taka myśl wstępna.
Bo z tego, co rozmawiałem tutaj z braćmi, spodziewałem się, że sporo z was jest we wspólnotach różnego rodzaju, między innymi też modlitewnych. I od razu chcę powiedzieć, że to, o czym tutaj mówię, to są warunki modlitwy osobistej, chociaż też mogą niektóre się przydać przy modlitwie wspólnotowej, ale też słowo odnośnie do relacji między modlitwą osobistą a wspólnotową. Jestem zdania, że może nie być modlitwy wspólnotowej i ktoś może mieć głęboką relację z Bogiem. Natomiast jeśli nie ma osobistej modlitwy, to modlitwa wspólnotowa tego nie zastąpi. Może pomóc, może wspomóc. Fajnie jest wnieść swoją modlitwę w modlitwę wspólnotową, ale pozostanie w swoim życiu duchowym, w życiu modlitewnym tylko na poziomie liturgii albo tylko na poziomie modlitwy we wspólnocie, zwłaszcza jeżeli się tam jeszcze przyjmie postawy konsumenta, to też spowoduje regres. Tam Bóg lubi mówić do nas osobiście. I nawet w tych wspólnotowych spotkaniach też chcę mówić osobiście. Ale bez tego czasu, takiego sam na sam, oko w oko, trudno mówić o rozwoju życia wewnętrznego. Będzie się w swoich wspólnotach takim pasożytem. Oczywiście w chrześcijaństwie tak nie wolno mówić i tak dalej. Ale tak jest. Przejdźmy do rzeczy. Chciałbym zacząć od fragmentu z Pisma Świętego, od którego mnie uczono życia modlitwy, a ponieważ jestem wychowankiem ruchu Światło-Życie, więc w ruchu Światło-Życie jest taka praktyka namiot spotkania. Co prawda założyciel, sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, ideę tego namiotu spotkania miał mniej więcej taką, że jego metodą był brak metody. Natomiast ja nie chcę tutaj akurat sługi Bożego jakoś kwestionować, ale w mojej praktyce duszpasterskiej zauważyłem, że brak metody w modlitwie, że przyjęcie tej zasady, że metodą jest brak metody, powoduje, że to jest automatycznie brak modlitwy. Bo mimo wszystko dobrze jest mieć jakiś schemat, do którego się wraca, albo kilka jakieś rzemiosło trzeba mieć, do którego się wraca. Na przykład w chwilach kryzysów. O kryzysach będzie jutro, więc to więcej o tym. Akurat drugą taką, a właściwie może pierwszą nawet duchowością, która mi bardzo odpowiada, jest duchowość ignacjańska. Tam święty Ignacy wprost zaczyna od fundamentem tej duchowości, czyni pewien sposób modlitwy, nasz sposób postępowania, nasz sposób modlitwy. I jest to bardzo jakiś określony schemat, konkretny, który potem oczywiście, jak życie duchowe się rozwija, można sobie do własnych potrzeb dostosowywać i modyfikować, ale od czegoś trzeba zacząć. Więc tutaj jeszcze jedną rzecz dodam, że łatwo jest powiedzieć, że metodą jest brak metody człowiekowi, który był jednym z, no już abstrahując, że to doktor habilitowany teologii i pedagogiki, pewien prorok czasów posoborowych, no ktoś z taką duchowością może sobie pozwolić na brak metody. Nie sądzę, że ktoś, kto zaczyna życie modlitwy, albo ktoś, kto... No dzisiaj ja nie zakładam, że wy zaczynacie życie modlitwy, raczej robimy sobie takie przypomnienie źródeł, fundamentów. Wracam do tego fragmentu. Z Księgi Wyjścia, rozdział 33, wersety 7-11. Mojżesz wziął namiot i rozbił go poza obozem i nazwał go namiotem spotkania. Co prawda w Starym Testamencie do czasów, kiedy Izrael osiadł w ziemi Kanaan, to była taka wędrowna świątynia, ale myślę, że to sformułowanie namiot spotkania i to, co pisze tutaj w księdze, to, co jest napisane w Księdze Wyjścia, świetnie obrazuje modlitwę osobistą. Ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do namiotu spotkania, który był poza obozem.
Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza namiotu. Trzy elementy chciałbym wyciągnąć z tego tekstu. Po pierwsze, sformułowanie poza obozem. Modlitwa to jest taki moment, kiedy się wychodzi poza. Zostawia się swoje życie. Zostawia się swoje życie po to, żeby do niego wrócić. O tym jeszcze za chwilę powiem. Modlitwa to jest taki moment, kiedy się z Bogiem twarzą w twarz. Kiedy się szuka Jego obecności. I modlitwa to jest taki moment, w którym ma się świadomość, że się rozmawia z przyjacielem. Nie z prokuratorem, nie z policjantem, nie z absolutem, nie z kimś obcym, ale kimś, kto ma ambicje traktować nas jako przyjaciół. Właściwie ma wielkoduszność traktować nas jako przyjaciół, a nie tylko rozumne zwierzęta, które stworzył. I teraz chcę przejść do tych konkretnych warunków. Może niekoniecznie ta klasyfikacja jest jakaś pełna, jest moja, o tak powiem. I tak się chcę podzielić. Co zrobić, żeby dać szansę Bogu w modlitwie osobistej? Jakie warunki trzeba spełnić? Po pierwsze, pierwszym warunkiem to jest miejsce modlitwy. Miejsce. Warto, żeby to miejsce było ustronne i żeby panowała w nim cisza. I w tym momencie nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak ktoś myśli, a ja mieszkam w bloku, i jedyne miejsce ustronne, w którym jest cisza, wprost nie jest przeznaczone do modlitwy. Zgadza się? Więc tutaj właśnie musi się pojawić ta nasza kreatywność, żeby znaleźć trochę podobne miejsce. Tak. Ale o podobnych parametrach właśnie. Przy czym, co to znaczy, że to jest miejsce ustronne? Ja może najpierw zacznę od ciszy. Nie chodzi mi o ciszę w rozumieniu akustycznym, ale chodzi mi o ciszę w sensie psychologicznym. To znaczy taką sytuację, w której nie dopuszczam, nie przeszkadzają mi bodźce, które do mnie docierają. Tutaj może być bardzo prosty przykład. Jeżeli ktoś mieszka blisko torów albo blisko lotniska, to po pewnym czasie już nie słyszy startujących samolotów i przejeżdżających pociągów. Chodzi o to, żeby spróbować wyeliminować te bodźce, które mnie rozpraszają, a jeśli są takie bodźce, które mnie nie rozpraszają, to mogą sobie być. Pamiętam, kiedyś byłem na herbatce u żołnierza i jego żony, którzy mieli czterech synów. I podczas rozmowy ja w pewnym momencie nie wytrzymałem i się pytam, czy tam za ścianą jest naprawdę wszystko w porządku. A on mówił, tak, 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 na pewno. I ja miałem odmienne zdanie. Ja się zastanawiałem, czy będzie jeszcze z czego wychodzić po prostu z tego mieszkania. Ale widocznie oni tam już byli odporni na tego typu bodźce. Więc cisza w sensie psychologicznym, że ja mogę być jakby poza światem, który mnie zwykle bardzo pochłania. Miejsce ustronne. Pamiętam, jak mój tato się modlił na różańcu. On, zresztą stwierdziłem, że bardzo to fajnie sobie przemyślał, że on odmawiał różaniec, zanim w ogóle wstał z łóżka.
Bo potem jak już wstał, to wiedział, że już nie ma szans po prostu na jakąś prywatność taką, na osobność taką. Czasami, jeśli chodzi jeszcze o to miejsce, o tym jeszcze może będę mówił trochę więcej. Jak chodziłem po kolędzie nieraz, to widziałem, że niektóre osoby mają w domu coś w rodzaju ołtarzyka albo miejsca świętszego. Czasem wyglądało to strasznie, muszę powiedzieć, strasznie dewocyjnie, ale bywało też, że widziałem, jak mi na przykład rodziny pokazywały, gdzie się wspólnie modlą. Tam naprawdę nie trzeba wiele. Ulubiony obraz, jakiś krzyż, świeczka. Może być na komary, też się nadaje, tak samo świeci. Ale w każdym razie, żeby mieć jakieś takie miejsce, które jest jakieś inne. I to może bardzo pomóc. O gadżetach jeszcze będę mówił za chwilę. W każdym razie, znaleźć takie miejsce, gdzie będę mógł jakby być poza obozem. Czas modlitwy. I tutaj też dwa parametry. Dobrze, żeby to był w ogóle jakiś czas. Żeby to był czas określony i żeby to był czas dogodny. Dogodny. Zachęcałbym do tego, żeby... To jest pomysł świętego Ignacego, żeby wyznaczyć sobie czas modlitwy w minutach. Mi to bardzo pomaga. Dlatego, że jeśli na przykład mam taki moment na przykład w życiu, że nie mogę się na modlitwie skupić, to zawsze mogę na końcu tej modlitwy powiedzieć Bogu, ale ten czas zmarnowałem dla Ciebie, przed Tobą. Nie załatwiłem wtedy żadnej innej rzeczy, z nikim nie rozmawiałem, nic z niego innego nie mam. Miał być Twój, wyszło jak wyszło. Jeśli my mówimy w życiu, że czas to pieniądz, że czas to wartość, to nawet zmarnowanie tego czasu przed Bogiem to jest zmarnowanie pewnej wartości, przynajmniej ze względu na Niego, nawet jeśli to nie wyjdzie. I nie sądzę, żeby Bóg tego nie docenił, żeby tego nie uznał, żeby się tym nie cieszył. Jeśli chodzi o długość tego czasu, warto go dostosować do swojego życia. Też różne rzeczy już słyszałem na ten temat. Myślę, że 10 minut to takie minimum. Aczkolwiek podzielę się kiedyś podzielę się eksperymentem pewnym, który robiłem w liceach, kiedy byłem katechetą. W swoim optymizmie nie we wszystkich klasach się to dało zrobić, ale w tych, w których się dało to zrobić, proponowałem taki prosty schemat, uproszczony schemat medytacji ignacjańskiej nad pewnym tekstem Pisma Świętego klasom. Ale z zasady mówiłem w ten sposób. Kto nie jest zainteresowany tym ćwiczeniem, bardzo proszę wyjść do świetlicy. Zostają w sali tylko ci, którzy chcą to ćwiczenie zrobić. Wiem, że wtedy na tę modlitwę tam, czy na to rozmyślanie poświęcaliśmy, już nie wiem, 10 minut, 15. Czy ja wyznaczałem ten czas? I to jest ciekawe, że efekt był taki, że kiedy mówiłem już koniec, to zauważyłem, że następował brak kontaktu z przeciwnikiem. Że ci młodzi ludzie, kilkunastoletni, potrafili się przez te 10-15 minut tak wyciszyć, że ja miałem kłopot, żeby do nich dotrzeć. Oni się pogrążyli w tym, o czym rozmyślali. A najlepszy efekt był wtedy, jak zadzwonił dzwonek i do tej klasy przychodziła ta reszta ze świetlicy. Dla nich to doświadczenie było jeszcze bardziej szokujące, dlatego że raz po raz słyszałem sformułowanie: co wam się stało, albo co on wam zrobił? Gaz jakiś wypuścił? I jeszcze jedno. Kiedy pytałem tych młodych ludzi, ile poświęcasz czasu na modlitwę? No, krótko, tam pacierz, nie?
dwie minuty, nie? Czy 5 minut to jest dużo, czy mało na modlitwę? Dużo. 10 minut to jest bardzo dużo. A wy modliście się 15-20 minut. To było dużo? Nie, za mało. Brakło nam czasu. Czas w tym przypadku jest wartością względną. Tutaj przypomina mi się to, co pewnie nieraz słyszeliście na różnych homiliach. Grecy rozróżniali kairos i chronos. Kairos to są wydarzenia. Jak jest wydarzenie, jak coś się dzieje podczas modlitwy, jak ona jest zagospodarowana, to za chwilę też będzie o tym, to jest zupełnie inne przeżywanie czasu. I jak się nie wie, co z tym zrobić, to ma się chronos. Już, Boże, już? Mogę iść? Także warto, żeby to był czas odmierzony w minutach. Tyle, na ile na tym etapie mojego życia mnie stać. 10 minut fajnie by było, 15 super, pół godziny. Jak kogoś stać? Proszę się nie silić na rzeczy, które... Jeśli cały proces naszego życia duchowego będzie szedł normalnie, to ten czas, to pragnienia będą rosnąć. Więc wtedy sobie można następne minutki dodać. Co jest, jeżeli modlitwa nie idzie? Ignacy mówi, żeby dodać dwie minuty, nie odejmować, nie skracać. Żeby sobie dodać. Drugi taki parametr czasu, ten powiedział, że to jest dogodny czas. Najlepszy czas by był po przebudzeniu, bo wtedy mamy świeży umysł. I wtedy umysł jest w stanie wchłonąć pierwszą rzecz, którą się mu poda. Nie zawsze jest to możliwe. Dlatego warto szukać w ciągu dnia takiego czasu, który by sprzyjał modlitwie, który byłby dobry. Ja wiem, że dla mnie ostateczność to jest między, powiedzmy, 15 a 17. Wtedy się modlę tylko wtedy, jak już nie wiem kiedy. Dlatego, że wtedy to jest niech cię nawet sen nasz chwali. Walka ze snem podczas modlitwy to wtedy taki właśnie jest ten sposób. Chciałbym przestrzec jeszcze przed odkładaniem modlitwy na później. Jest taka pokusa i powiem szczerze, że ja osobiście uważam ją za wprost taką szatańską. Nie demoniczną, nie tam, nie trzeba egzorcysty, ale jest to taki bardzo zgrabny podstęp złego ducha, który poruszając nasze poczucie pobożności mówi: załatw wszystkie obowiązki i jak już będziesz wszystkie obowiązki miały załatwione, wtedy będziesz miał wolne serce i umysł, żeby oddać chwałę Bogu. To jest 23:30. I to nie jest czas na modlitwę. Proszę się nie dać na to nabrać. O ile to jest w ogóle 23:30, bo też warto sobie zadać, czy kiedyś jako ludzie dorośli i odpowiedzialni mieliście taki moment w życiu, że spełniliście wszystkie swoje obowiązki. Co do tego momentu, lepiej jest wypróbować wyrobić sobie taką umiejętność w życiu, żeby umieć rzucić wszystko i poświęcić ten czas na modlitwę. Pamiętam, że kiedyś usłyszałem takie zdanie, czy przeczytałem, już nie pamiętam. Był taki kardynał Carlo Maria Martini. Myślę, że możemy zapamiętać właśnie najbardziej jego nazwisko. Martini, jeśli się dobrze kojarzyło. On był konkurentem Ratzingera w tym konklawie po śmierci Jana Pawła II, ale przegrał. Natomiast kiedy złożył swój urząd i swoje obowiązki jako kardynał arcybiskup Mediolanu, to kilka osób musiało te obowiązki po nim przejąć, bo jedna nie dała rady. I kiedyś zapytano go, jak przy takim natłoku spraw ma czas na modlitwę? I wypowiedział chyba zdanie najmądrzejsze, jakie słyszałem o organizowaniu sobie czasu na modlitwę. Powiedział, jak nie mam czasu na modlitwę, to sobie go biorę. Jak nie mam czasu na modlitwę, to sobie go biorę. Jeśli w życiu nieraz mówimy o tym, że Bóg jest dla nas najważniejszy,
że jest naszym Panem i Zbawicielem, że jest pierwszy w naszym życiu, to uważam, że jednym z najbardziej wyrazistych znaków, że rzeczywiście tak jest przy całej naszej grzeszności, niedoskonałości, słabości, jest właśnie wyrobienie sobie takiej umiejętności, żeby powiedzieć teraz Bóg i nic innego się nie liczy. Chyba, że zniesienie celibatu, albo chyba, że się pali, albo chyba, że rzeczywiście jest zagrożenie życia, nie? Nie wiem. Ale biorę sobie ten czas i w tym czasie nie ma nic ważniejszego. Praktyka wielu osób, którzy się dzieliło ze mną swoim jakimś doświadczeniem życia duchowego, mówi tak, jeśli stać mnie, żeby w ciągu dnia znaleźć sobie taki czas na wyjście poza obóz i pozostanie sam z Bogiem, sprawia, że cały dzień się porządkuje, że jest inny. Ja to nieraz obrazuję takim przykładem. Tutaj wszystko jest wmurowane, widzę, w tym kościele, więc nie za bardzo jest się czym posłużyć. Czy ktoś widzi jakiś obraz, który wisi na gwoździu, a nie tylko jest wmurowany? Więc to jest taki właśnie obraz. Proszę zobaczyć, że obraz wisi na gwoździu. Gwóźdź jest bardzo mały. Gwóźdź jest kilkaset razy mniejszy, nawet więcej niż obraz. Ale na gwoździu wszystko wisi. Tak jest z modlitwą. Życie wisi na modlitwie. I ona może być mała, może być jakąś chwilą w ciągu dnia, ale jeśli ona jest święta, porządkuje całą resztę. Treść modlitwy. Tutaj, dobra, mamy czas, mamy miejsce i co wtedy? I tutaj jest też niezwykle ważna sprawa, żeby wiedzieć, co z tym czasem zrobić, czym go wypełnić, co tam ma być. Ponieważ treścią jest spotkanie osób i tak jak już mówiłem wczoraj, rozmowa z Bogiem, chciałbym zaproponować takie podejście, żeby na modlitwie nie załatwiać swoich spraw z Bogiem. Chyba, że pod koniec modlitwy. Dlatego, że proszę zobaczyć, spotkałem bardzo wiele osób, które są sfrustrowane swoim życiem modlitwy. Dlatego, a kiedy zadawałem konkretne pytania, co się tam dzieje na tej modlitwie u ciebie, to opowiadały, no albo dziękuję Panu Bogu za moje życie, albo go przepraszam za moje grzechy, albo go proszę o coś. Proszę zauważyć, że wszystkie te sprawy, mimo że są o Bogu, bardzo często bardziej są o człowieku. I niby wychodzimy poza obóz, a mentalnie cały czas jesteśmy w swoich biznesach. I cały czas to jest załatwianie swojego życia przed Bogiem. To nie jest oderwanie się od siebie. Dla mnie taką dobrą intuicją w modlitwie jest praktykowanie modlitwy uwielbienia, gdzie się o sobie trochę zapomina. To jest to, co mówiłem wczoraj o tym, o Cromwellu, nie? Jeśli, nie, to nie jest trochę tak, coś mi się pomyliło, ale powiem jak jest. Boże, ja chcę się teraz zająć Tobą i nie wierzę, że jeżeli ja się zajmę Tobą, Ty nie zajmiesz się mną i moimi sprawami. Jak Bóg mógłby tak zrobić, żeby nie zająć się naszymi sprawami wtedy, kiedy my zajmujemy się Nim? Przecież to jest nieludzkie, a Bóg stał się człowiekiem. To jest zająć się Nim. Do swoich spraw zawsze będzie kiedy wrócić. Zawsze. Jak zająć się Bogiem podczas modlitwy? Dla mnie najbardziej, najprostszym i najbardziej chyba owocnym sposobem jest sięgnięcie po fragment Pisma Świętego i wejście w jego treść. Wyobrażenie sobie, tak Ignacy podpowiada, wyobrażenie sobie miejsca tej sceny biblijnej czy tych treści, wyobrażenie sobie wsłuchanie się w słowa, które tam padają, wyobrażenie sobie siebie jako uczestnika tej sceny. Proszę zobaczyć, że takie wejście w taką fabułę, którą się stwarza na podstawie fragmentu Pisma Świętego, ono nas łatwo odrywa od naszych spraw. A wierząc, że Słowo jest Boże, możemy mieć też takie przekonanie, że jesteśmy zanurzeni w Bogu wtedy.
w Jego sprawach, nie w naszych. Już nie mówiąc o tym, że wiem, że moi ojcowie duchowni z seminarium mieli nas uczyli takiej maniery, żeby każdą medytację kończyć jakimś postanowieniem. Ja z tego zrezygnowałem, bo te postanowienia wychodziły jakieś sztuczne i kuriozalne, a zauważyłem bardzo prostą rzecz. Jeżeli ja coś przeżywam, jeżeli ja czegoś doświadczam, coś nawet myślę o czymś, pracuję intelektualnie nad tekstem biblijnym, jeżeli coś z niego we mnie zostanie, to ono mi się kiedyś przypomni w takim momencie, kiedy trzeba, do jakiego jest zaadresowane. Więc ja nawet nie silę się na to, żeby mieć tam jakieś konkretne postanowienie. To słowo wraca. Wraca wtedy, kiedy trzeba. Chwila podsumowania. Miejsce, czas, treść. Czwarty jakiś warunek to jest postawa. Postawa. I tutaj powiem szczerze, postawa, chociaż nam się może wydawać, że jest mało istotna, jest dość istotna, dlatego że jesteśmy jednością psychofizyczno-duchową. I to, co się dzieje z naszym ciałem, jakoś też rezonuje w naszej psychice i w naszej przestrzeni duchowej. Pamiętam kiedyś, to jest z innej firmy, nie Kapucyn, tylko Bernardyn, ojciec Barnaba Olszewski, kiedyś dawno temu, ponad 20 lat temu byłem w takiej wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, którą on ją prowadził i pamiętam, że kiedyś przyszedł na spotkanie modlitewne z tamburynem i se tańczył i se tam tego. I wtedy panie z tej wspólnoty powiedziały, ale ojciec dzisiaj jest radosny. Mówi, nie jestem. Ale zauważyłem, że nieraz jak jestem radosny, to chcę mi się tańczyć, żeby tę radość wyrazić. Więc dzisiaj chcę tańczyć, żeby obudzić mojego ducha, który zasnął, który jakoś jest skamieniał. Za pomocą ciała nieraz też można dotrzeć do swojego wnętrza. I to może nawet niekoniecznie trzeba tańczyć i mieć tamburyn. Jak ktoś mieszka w bloku, to jak wyżej. Bo wtedy będzie nawiedzenie, ale sąsiadów. Natomiast o co mi chodzi? Żeby zadbać o to, żeby postawa z jednej strony była komfortowa i wyrażała szacunek wobec Boga. Dobrze, jeżeli to jest postawa otwarta, że mamy prosty kręgosłup. Raz, że on będzie zadowolony, jak będzie prosty. A drugi raz, że takie zgięcie się w postawę embrionalną, ono też przeszkadza w modlitwie nieraz. Jak przychodzimy nieraz na nawiedzenie do kościoła jakieś, nie? Czasami przychodzić, nie? Położenie się na ławce grozi zaśnięciem. Wiem z doświadczenia własnego. W seminarium to bez tego chyba było trudno by nawet skończyć seminarium. Jakby człowiek tak sobie nie mógł czasami odlecieć. A wszyscy myślą, jaki pobożny. I to jest właśnie to, co się dzieje z moim ciałem, jest albo przeszkadza, albo pomaga. Komfort i szacunek. Zdaję sobie sprawę z tego, że do wielu ludzi wielkim problemem jest to, że jak nie klęczą, to się nie modlą. Ale ja na przykład bardzo mało klęczę i kupiłem sobie klękosiad. Jest taki sprzęt, za około 100 zł można kupić na necie. Proszę sobie zobaczyć, on jest bardzo dobry na kręgosłup. Ale pamiętam, że kiedyś byłem w naszej jednej takiej placówce, gdzie były w naszej kaplicy domowej strasznie niewygodne ławki, więc sobie tam wniosłem ten mój sprzęt i byłem zadowolony, że sobie mogę komfortowo tak klęko kucać przed Bogiem. To takie dobre było. Więc jakoś tak znaleźć sobie jakiś taki właśnie taką postawę. Niekoniecznie trzeba klęczeć. Jak ktoś ma zwyrodnienia stawów, to tym bardziej. Jeżeli ja mam na modlitwie myśleć o tym, co mnie boli, to nie wiem, czy Pan Bóg najbardziej tego oczekuje. Następny warunek to jest pewna cierpliwość i systematyczność. Dzisiaj będzie do krwi.
uważam, że modlitwa jest codzienna wtedy, kiedy zdarza się przynajmniej 4 razy w tygodniu. Dlaczego 4? Bo 4 to jest, jak mamy 7 dni tygodnia, to 4 dni to jest więcej niż 3. To jest codzienna wtedy. Dlaczego mówię akurat o tym? Dlatego, że próbuję być realistą i zdaję sobie sprawę z tego, że jak dziecko ma kolkę, to może się zdarzyć, że się nie pomodlę. Że jak mam wyjazd, to może się zdarzyć, że się pomodlę, nie pomodlę. Ale zdarzyć się to jest inny czasownik niż odpuścić. Więc zresztą proszę zobaczyć, jeżeli coś ma być stałego w naszym życiu, muszę się dziać w pewnym rytmie. I jeżeli codziennie dbam o to, żeby mieć jakiś czas na modlitwę, to z biegiem czasu będzie to nawyk. I trudno będzie bez tego żyć. I będziemy się dziwić, jak to jest, że się kiedyś nie modliłem. To jest tak samo jak z nawykami żywieniowymi. Ja akurat piję czarną kawę bez cukru. I powiem szczerze, że już inna mi nie smakuje. Nie, już w tej chwili by mi było trudno wypić herbatę z cukrem. Wszystkiego da się nauczyć. Forma modlitwy. Tutaj bym zachęcał do twórczości, żeby znaleźć coś takiego, co, jak to święty Ignacy mówi, co daje korzyść wewnętrzną, jakoś duchową. Że tam, gdzie są owoce, przy tym się zostaje. I jakbym was zapytał dzisiaj, jaka jest twoja ulubiona modlitwa? To jeśli masz, to jest super. Przy czym może się zdarzyć tak, że ta ulubiona modlitwa po jakimś czasie się wypala i chce być zastąpiona inną. A są takie, które są ponadczasowe. A są takie, które się rozwijają, ale w pewnym momencie przestaje nam wystarczać i wracamy z powrotem do tego, od czego zaczynaliśmy. Ale w każdym razie, tutaj to jest też udręka wielu osób, że jak sobie coś postanowią na całe życie, a to przestaje potem przynosić owoce, to mają skrupuły, czy to można zostawić. Proszę sobie założyć coś takiego, że jeżeli zmieniamy w swoim życiu na przykład ubrania, bo się znosiły, albo bo zmienił się nam gust, albo zmienił nam się obwód, to tak samo jest z modlitwą. Że tutaj w tej przestrzeni modlitwy osobistej naprawdę to my jesteśmy współautorami tego, co tam się dzieje. I mamy ogromną autonomię. Ogromną. Tutaj posłużę się może takim przykładem. Pamiętam, że nie wolno używać komórek w kościele. Pamiętam, że kiedyś była taka sytuacja, że już był wieczór i ja miałem tylko jucznię odmówioną, bo dziś cały dzień zajęć duszpasterskich oczywiście wszystkie były niezbędne. Moment. I sobie tak pomyślałem, jak ja mam ten brewiarz odmówić? Przecież ja zasnę. Wtedy sobie pomyślałem, puszczę sobie jakąś muzykę. Bo przecież no, brewiarz zasadniczo to jest śpiewana rzecz, nie? Więc sobie puściłem taką muzykę, jaką lubię. Ktoś słucha Dream Theater? John Petrucci, gitarzysta. Więc proszę posłuchać, jak to ładnie brzmi. Kiedy ranne wstają zorze, tobie ziemia, tobie morze, tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalą Boże wielki. A człowiek, który bez wiary, obsypany jego dary, coś go stworzył, ocalił, a czemuś by się nie chwalił? Kto bogatemu zabroni? Różaniec. Jeśli się sprawdza, czy różaniec jest, działa, czy nie działa, się zamknie oczy i się wie, kiedy jest Ojcze Nasz, to znaczy, że działa. A jak się nie wie, to trzeba inny. Yy,
Ja właśnie to jest nieszczęście, że ja zgubiłem swój różaniec teraz, jak byłem na nartach. Znaczy nie, że odmawiałem na stoku, ale gdzieś mi się wypadł po prostu. Ale miałem taki sznurkowy, dlatego że ten słychać, jak go wyciągam. A czasami jak sobie gdzieś odmawiam tak, żeby ktoś się nie poczuł zlekceważony, to lepiej jak on mi nie stuka. Nie? Bo czasami lepiej rozmawiać różaniec niż na przykład robić inne rzeczy. Na przykład teraz bym się nie zdziwił, gdyby ktoś sobie tam odmawiał różaniec. Co jeszcze? Tutaj rzeczywiście ta twórczość. Szukać czegoś, co sprzyja modlitwie. Eksperymentować. Tak jak już mówiłem, to kiedyś zauważyłem, że mi świeczka bardzo pomaga przy modlitwie, ale wtedy jeszcze nie byłem zakonnikiem. Teraz od wielu lat mam ten komfort, że w każdym domu, w którym jestem, jest kaplica domowa. Dlatego ja mam naprawdę świetnie. Myślę, że mało kto z was ma w domu kaplicę z Najświętszym Sakramentem i uprawnienia. Więc ja jestem bardzo z tego powodu zadowolony. Natomiast, tak jak mówię, krzyż, przed którym jakiś coś takiego, co ma dla mnie wartość, nie? Miejsce, gadżety, ja to nazywam gadżety po prostu. Modlitwie. Nie wiem, co mi tam jeszcze przychodzi do głowy z tych gadżetów. Na razie niech będzie, wiem, coś to może jeszcze wtrącę. W każdym razie zapraszam was bardzo, bardzo, bardzo do eksperymentowania w modlitwie, do szukania swoich form, do nowości, jeśli to tylko przynosi owoce. I ostatni z tych warunków, i tutaj pozwolę sobie jego troszeczkę, nie wiem, czy mi zejdzie dłużej, pojednanie z Bogiem. Pewnie zauważyliście, że lepiej się modli po spowiedzi. Pojednanie z ludźmi. Trudno jest się modlić, kiedy jest się w konflikcie na przykład. Pojednanie z samym sobą. Wczoraj mówiłem o tym, że podstawowym narzędziem modlitwy jestem ja sam. Ja. Bo Pan Bóg mówi do mnie za pomocą mnie. Mojej historii życia, mojej myśli, mojej emocjonalności za pomocą mnie. Więc jeśli ktoś siebie samego nie akceptuje albo kwestionuje wszystko, czym jest i co robi, to siłą rzeczy też wyleje Boga z kąpielą. Ale mi się przysłowie udało. Pojednanie. Ale tutaj mam jedno zastrzeżenie. Zastrzeżenie, które trochę jest pokłosiem pewnego przekazu ewangelizacyjnego, w którym uczestniczymy. Pojednanie to nie oznacza bezgrzeszność. To nie to samo. Jest takie błędne przekonanie czasem, może nawet nieuświadomione w wielu wypadkach, że żeby zjednoczyć się z Bogiem, muszę uporać się z grzechem. Zgadza się? To tak, jakbyśmy rozgrzeszenie załatwiali poza Bogiem. Na rynku. I dopiero rozgrzeszeni przychodzili przed Boga i Boże, już mnie ktoś rozgrzeszył, to teraz mam czas dla Ciebie. To nie ma być tak, że ja się muszę uporać z grzechem, żeby się zjednoczyć z Bogiem. Ale mam się zjednoczyć z Bogiem, żeby On się uporał z moim grzechem. I to jest właściwa kolejność. Najpierw zjednoczenie, a potem zbawienie. Najpierw trzeba spotkać Zbawiciela, żeby On mógł mnie uzdrowić, tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Najpierw zjednoczenie z Bogiem, którego owocem jest zbawienie. Grzech to jest tragedia z naszej perspektywy, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ale grzech nie jest tragedią na taką skalę z perspektywy Boga.
bo Bóg ma odpowiedź na mój grzech. On sam jest tą odpowiedzią. Bóg zło może wykorzystać. To jest taka, jak się czasami ogląda filmy szpiegowskie, walka wywiadów. Walka Boga z demonami jest bezlitosna. Jest bez skrupułów. Bez skrupułów. Szatan nie cofnie się przed żadną podłością, żeby człowieka od Boga odciągnąć, odciąć. Natomiast Bóg nie waha się każdej podłości, nawet ile może z niej wykorzystać do tego, żeby jednak postawić na swoim. A to wszystko jeszcze ma takie jedno założenie, żeby Bóg niczyjej wolności nie naruszył w tym wszystkim. Bóg jest mistrzem w tym. Ale dalej wracam. To prawda, że grzech niesie śmierć. To prawda, że grzech może zaowocować potępieniem wiecznym. To prawda. Ale sytuacja grzechu może być też miejscem spotkania z Bogiem. Czy pomyśleliście kiedyś o tym w ten sposób? Że grzech jest miejscem spotkania z Bogiem. Proszę zobaczyć, uczono nas nieraz, że grzech nas oddziela od Boga. Ale to nie wszystko. Bo w sytuacji grzechu też Boga można spotkać. Grzech wbrew pozorom to nie musi być stan bez Boga. Ale to jest Bóg w stanie wojny o nas. Mnie jakoś te myśli bardzo dotykają, dlatego pozwolę sobie to jeszcze raz powtórzyć. Grzech może nas zabić. Grzech może nas zniszczyć. Przez grzech możemy zostać potępieni. Ale grzech to jest też taki moment, w którym taka okoliczność, w której Boga można spotkać. Trzeba nawet spotkać. To jest Bóg w stanie wojny. I teraz proszę się przyglądnąć tym przypowieściom, które czytamy. Co się dzieje wtedy, kiedy jest grzech? Ojciec czeka na powrót marnotrawnego syna, żeby mu się rzucić na szyję. Pasterz szuka zagubionej owcy. Jezus powołuje celników. Jest z nimi posiłek. Cała Ewangelia to jest uganianie się Boga za grzesznym człowiekiem. A my chcemy mu powiedzieć, że jak jest grzech, to cię nie ma. Bzdura. Grzech to jest taka okoliczność, w której Bóg uruchamia następne łaski, żeby do mnie dotrzeć. Bóg jest aktywny w sytuacji mojego grzechu. I jeśli tylko mógłbym w jakikolwiek sposób was do tego przekonać, nie porzucajcie modlitwy w sytuacji grzechu. Ona może być inna. Ona może mieć swój ból wtedy, swój żal, gniew, rozpacz, frustrację. Niech ma cokolwiek, tylko potrzebne. Ale niech będzie. Bo to jest taki moment, w którym ja mam prawo myśleć w taki sposób, że jak zgrzeszyłem, to znaczy, że pogotowie już jedzie. Że Bóg już mnie szuka, że już szuka sposobu, że On już aranżuje to spotkanie, w którym będzie chciał mnie zbawić. Kiedyś przyszła mi taka myśl na podstawie psalmu 51. Proszę zobaczyć, to jest psalm, który śpiewał, no tak się mówi, Dawid, kiedy zgrzeszył z Batrzebą, w sensie cudzołożył. Ale to jest psalm, który zaśpiewał wtedy, kiedy już ten grzech mu został wytknięty, kiedy on go uznał. Ale fakt faktem. Wierzymy, że Pismo Święte powstało pod natchnieniem Boga. Więc proszę zobaczyć, składamy ze sobą te dwa fakty. Natchniony grzesznik. Dawid po grzechu z Batrzebą dostaje od Boga natchnienie do napisania psalmu pokutnego.
grzesznik otrzymuje łaskę napisania natchnionego tekstu. Tak bym na to spojrzał. Więc nie uważam, że sytuacja grzechu jest sytuacją, w której nie ma łaski Boga odpowiedniej do tej sytuacji. I to też jest miejsce na modlitwę. I to też jest okoliczność na modlitwę. Zanim tutaj będzie wystawienie Świętego Sakramentu i ja sobie wezmę gitarkę tam, to chciałbym wprowadzić do tej krótkiej modlitwy, która dzisiaj jest tym ćwiczeniem po tym. Chciałbym, żeby dzisiaj było, żeby to była modlitwa dzisiaj dziękczynienia. I żeby to była taka modlitwa, w której żeby to była taka modlitwa, w której sobie na przykład taka modlitwa prawdy o nas. Jestem naprawdę taki, jak jestem w oczach Boga, nie w swoich. Naprawdę jestem taki, jak jestem w oczach Boga, a nie w swoich. Sam z siebie nie mógłbym nic. Wszelkie zło, mimo że jest, jest tylko brakiem dobra, wadą, a i tak się opiera na dobru, bo brak musi mieć jakieś zakotwiczenie. Więc dzisiaj chciałbym, żebyśmy w tej modlitwie dziękczynienia uznali, że Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, które mnie spotkało. Że jeżeli w życiu spotkało mnie jakiekolwiek dobro, to taki pocałunek Boga. Dziękczynienie.